Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj tak na szybko odpowiem Państwu na pytanie, które zadajecie mi dosyć często, czyli chodzi konkretnie o płytę OSB, o budowę Terraliz płyty OSB. Czy impregnować, czy zabezpieczać jakoś przed wilgocią, czym zabezpieczać? Jeżeli chodzi o to, czym zabezpieczać, to tak naprawdę nie wiem. Nigdy tego nie robiłem i nigdy tego nie będę robił, ponieważ uważam, że jeżeli budujemy terrarium dla, powiedzmy sobie, w stylu pustynnym, czyli nie będzie tam za dużo wilgoci, jakiś basenik z wodą w przypadku terrarium dla węża i od czasu do czasu spryskanie płyty OSB, nic się nie stanie z tą płytą OSB. Teraz Państwu coś zaprezentuję. Pokażę Państwu schody, które zostały zrobione na początku kwietnia tego roku 2020 i stoją one od kwietnia. Dzisiaj mamy 20 sierpnia, od kwietnia dokładnie, bodajże od początku, nie pamiętam dokładnie od którego dnia, ale od początku kwietnia są te schody i zobaczcie, cały czas różne warunki atmosferyczne, deszcz, słońce, wiatr, wszystko na to działa, stoi to na podwórku, teraz też już zaczyna deszcz kropić, no i co się stało po tych, cały kwiecień, cały maj, cały czerwiec, cały lipiec, no i teraz już się kończy sierpień, czyli prawie 5 równych miesięcy to stoi na podwórku przy różnych warunkach. I co się stało z płytą? Dopiero teraz zaczęła się rozwarstwiać po tych 5 miesiącach, więc tak naprawdę jeżeli macie teraria i w nich trzymacie węże, nie lejecie tam powiedzmy sobie dużej ilości wody, w sensie nie pryskacie codziennie, macie tylko basenik, tylko i wyłącznie. Inaczej będzie w przypadku terrarium dla węża, który potrzebuje większą wilgotność, no to tam jest całkowicie inna sprawa i tam warto by było się, powiedzmy, zabezpieczyć to terrarium przed jakimiś właśnie, przed wodą, ale co dokładnie to nie wiem, jedno co mogę powiedzieć to uważajcie, no bo wiadomo, że każdy jakiś, nie wiem, każdy jakiś płyn, każda jakaś farba, każdy jakiś lakier ma w sobie jakieś substancje toksyczne, no i żeby nie zaszkodziło waszym podopiecznym, tak? Tak więc to jest odpowiedź na to pytanie, które jest zadawane wielokrotnie, czyli... Cześć, jestem Maja! Czyli pytanie zadawane wielokrotnie, czy zabezpieczać płytę OSB przy budowie terrarium dla węża. Nie trzeba, jeżeli nie lejemy dużej ilości wody. To tyle, taka krótka odpowiedź. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz. No i do zobaczenia.